Witam ponownie w gołębniku Mikołaja Moroza w Hajnówce. Już po locie wieńczącym sezon lotowy 2013, lotem ze Słubic 615 km. Seria była 5 punktowanych. Tutaj Mikołaj zaprezentuje zwycięzcę tego lotu, który był pierwszy na jego gołębniku. Z jakich gołębi to się wywodzi gołąb? To jest dyklak i kaczmarek też, krzyżówka. Mm-hmm. No to też tam kiedyś od ciebie, pamiętasz co wysyłałeś dla mnie. Mm-hmm. Kiedyś, to z tych jeszcze gołębi się ciągnie. Mm-hmm. Kiedyś. Ten gołąb w tym sezonie już odgrywał jakąś rolę? Tak, 10 lot zaliczył. 10 lotów, tak. Bardzo ładnie. I w tym roku 2 razy był pierwszy ze Szwalina. Aha, czyli te dłuższe loty powyżej 600 km mu leżą szczególnie. 2 lata temu Lubeka, on był pierwszy, mama druga. Z drugiego Lubeki on, matka była pierwsza, on drugi. I dzisiaj potwierdził tą swoją klasę. Tak. Lot był dosyć... Pogoda im pasuje, bo one lecą szczególnie takie pochmurne pogody. Pod wiatr i deszcz i lepiej się spisują. Mm-hmm. Dobrze. A partnerką jego, jaka samica jest? Samica to jest ta, co przyszła z Bergen. Czyli to jest wyjątkowo urodziwa para. Samczyk teraz pierwszą nagrodę 600 km, a mama jako pierwsza na czwartej strefie z Bergen 1300 km pierwszą nagrodę zdobyła. Tak. Czyli to jest wyjątkowo. Ale się dobrała sama. Same się dobrały. Tak jest. Mhm. Czyli pokochały. Czy tą samicę będziesz dawał na dunkierkę jeszcze, czy raczej ona już zachowana będzie? Nie, ona zostanie do rozpłodu. Aha. Tyle dokonań zrobiła, że należy teraz po nich po prostu potomstwo hodować, bo i samiec potwierdza swoją klasę. Tak. Także to będziesz miał samiec super... Samiec leci do roku urodzenia, ma już 6 lat, od młódka non stop. Aha, czyli ona swoje wylatała już jest. I on też. Aha. To już para, złota para, jak to kiedyś... Aha, czyli ten samczyk tym lotem też zakończył karierę już, zdobywając pierwszą nagrodę. Czyli widzę, ty jesteś bardzo rozsądnym hodowcą, czyli gołębie zwycięskie, które już całe życie były w koszu, przeznaczasz do hodowli. Już nie chytrzysz się o jeden lot więcej, po prostu wolisz zachować, nie ryzykować. To za dużo to nie zdrowo. Tak, czyli ten pucharek nie jest adekwatny do wartości tego gołębia. Tak jest. Świetnie, dobrze. A który gołąbek drugi lądował? Niebieski, to jest oryginała, znaczy się, to jest wnuk oryginała Ryszarda Tosnowca. Mm-hmm. Świetnie, czyli on też tutaj dzisiaj ten lot 600 mu podpasowała. Tak. Czy on w tym sezonie... Trzy razy był pierwszy do gołębniku, no dzisiaj drugi niestety. Aha, czyli ten lot mu nie siadł, ale klasę również potwierdza sobą. Świetnie, dobrze. To jest syn tej samiczki właśnie, co... Tej brudnej, tej. Aha, tej ciemnej niebieskiej, która wróciła jako piąta. Jako piąta. Czyli to rodzina się plasuje. Tak. Dobrze, jeszcze obejrzymy trzeciego i czwartego gołąbka. A to jest ojciec tego niebieskiego. Był jako trzeci dzisiaj. Aha, trzeci. Syn drugi i ojciec trzeci. Aha, czyli znowu i to też fulgonik jest z ten gołąb. Z jaskółek tych tam. Z jaskółek. Dobrze, świetnie. To jest jedna rodzina i jeszcze mamy czwartego, który... Czwarty to jest... Mówi, to był to Hermes, tak? Hermes. Tak. Gdzie ta samica? A jajka się idzie. To czwarta samiczka, to wyłodzi się z gołębi Hermes. Mhm. Czyli dzisiaj na tym locie dłuższym 600 km czwartą nagrodę zdobyła. Tak. Bardzo ładnie. I zobaczymy jeszcze tą... Niebieską samicę, która... Gdzie ona się... A to jest piąta samica dzisiejszego lotu. To jest gołębi Ryszarda Tosnowca. Czyli jak widać cała rodzina. Jeden szczep ląduje, ona przyjechać szklane oko. Pogody leży pod wiatr. Aha, czyli przy pogodach pod wiatr szczególnie te gołębie odgrywają. I pochmurne. Czyli loty, które są trudne, uciążliwe. Tak. Ta linia tutaj zdaje egzamin. Tak. No świetnie. Czyli tym sezonem wydaje się, że utrzymasz tą pierwszą pozycję tutaj? Na pewno już mnie tutaj nikt nie pokoju. Już telefony otrzymujesz tutaj, że raczej masz pierwszą nagrodę. Cóż mi pozostało? Gratuluję Tobie zwycięzca, że umiesz opiekować się tymi gołębiami, umiesz je przygotować do lotu. No i na przyszły rok również, żebyś utrzymał tą pozycję. To samo co zawsze, pszenica i nic tam nie daje, żadnych woda. A, świetnie. Dziękujemy za miłe spotkanie. Dziękuję również.
ostatni rzut na hodowlę, na czerwone jaskółki. Tak, to też. I oby tak dalej. Jestem zadowolony, naprawdę.